Żegnaj, moja mamusiu. Twoje łono stało się krzyżem. W katedrze lwowskiej odbyło się zawierzenie Ukrainy i Rosji niepokalanemu sercu Maryi. 25 marca wierni wszystkich lwowskich parafii licznie zgromadzili się w Bazylice Metropolitalnej Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wspólnej modlitwie o pokój w Ukrainie oraz o jak najszybsze zakończenie wojny, łącząc się duchowno z papieżem Franciszkiem. Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 17 z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy na Różańcu Świętym w intencji pokoju w Ukrainie. Następnie odbyło się nabożeństwo modlitewne z papieżem Franciszkiem. Wszyscy obecni zostali duchowo zjednoczeni z papieżem za pośrednictwem telewizji Trwam oraz z Watykanem, gdzie w Bazylice Świętego Piotra papież Franciszek poświęcił Ukrainę i Rosję i całą ludzkość niepokalanemu sercu Maryi. W swoim kazaniu Ojciec Święty wezwał: jeśli chcemy, aby świat się zmienił, najpierw musi się zmienić nasze serce. Aby to uczynić, niech Matka Boża weźmie dziś nas za rękę. Spójrzmy na jej niepokalane serce, w którym odpoczywał Bóg. Na jedyne serce bez cienia wśród ludzkiego stworzenia. Na zakończenie w intencji pokoju w Ukrainie odbyła się wspólna Eucharystia, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Pan Jezus przed męką tak duchowo cierpiał, że pod Jego zmieszał się z krwią. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Czasa cieka, śmierć goni, wieczność czeka. Prosimy Cię, Panie, abyś Kościół Święty Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów prowadził na drodze świętego życia. Prosimy Cię, Panie, abyś naszą diecezję i parafię miał w swojej przemożnej opiece i prowadził drogę do tego. Prosimy Cię, Panie.